Witajcie. Pogoda niezbyt dzisiaj sprzyjająca, bo pada, ale z drugiej strony nie padało od bardzo dawna, co mnie bardzo cieszy. Dzisiaj na tej folii będziemy siać dynię makaronową. Posiejemy też arbuzy, melony, cukinie, kabaczki i dynię Hokkaido. O, jeszcze dynię piżmową. Nie wiem, czy to dzisiaj się uda wszystko zrealizować. Być może dokończę resztę jutro, ale pokażę Wam, jak wygląda sianie na takiej folii. No i w dalszej perspektywie będę pokazywać, jak te rośliny sobie radzą. Folia została nałożona na ziemię z tego względu, żeby uniknąć wzrostu chwastów, to po pierwsze, żeby je przygłuszyć i w kolejnych latach móc uprawiać na tym fragmencie inne warzywa. A w drugiej kwestii to jest to, że dużo mniej trzeba to podlewać, albo praktycznie wcale nie trzeba tego podlewać. Zobaczcie, niby padało długo, ale pod spodem ziemia jest nadal sucha. Przy tych suszach, które obecnie panują, jest to jedyne rozwiązanie, żeby ta uprawa miała sens. Także już koniec gadania, biorę się za sianie. Siał będę dynię makaronową odmiany Pyza. Na polskim rynku dostępne są dwie odmiany. Dynia makaronowa warszawska i Pyza. Pyza ma bardziej kulisty kształt, warszawska bardziej podłużny, przypominający kabaczka. Z tego też względu jej nie będę siał, ponieważ myli się później z kabaczkiem. Te owoce są po dojrzeniu praktycznie nie do odróżnienia. Da się je odróżnić dopiero jak coś z nich przyrządzimy, bo zaczynają się rozpadać na makaron, tak jak tutaj na zdjęciu jest zaznaczone. Ta odmiana Pyza sprawdziła mi się, już oprawiam ją od jakichś 5 lat. Znakomicie owocuje, bardzo plenna odmiana, daje odpowiedniej wielkości owoce, takie, które idealnie nadają się do przyrządzenia smacznych dań. No i doskonale tutaj nam przykryje tą całą folię, zacieni, uniemożliwiając wzrost i rozwój pyżowi, który jest tutaj naprawdę plagą. Rośnie bardzo pięknie. No ale jego tutaj nie chcemy. Chcemy mieć ładną, czystą, wolną od chwastów ziemię. Zabieramy się za sianie. W folii wykonujemy nacięcie w kształcie krzyża. W ten sposób. Wbijamy nóż w jedną stronę. Następnie wbijamy nóż w drugą. Uzyskujemy nacięcie w kształcie krzyża. Tutaj rozchylamy, robimy zagłębienie przy użyciu palca na przykład. Wrzucamy nasiona, przykrywamy ziemią i tak mniej więcej będzie wyglądało sianie tej dyni. Na koniec jeszcze pokażę Wam efekt finalny, jak całą tą połać folii zasieję dyniami. Podobnie będę postępować z melonami. Rozstaw, jaki wykonujemy między każdą sadzonką, między każdym nasieniem, to jest od 45 do 50 cm. Łatwo to można zmierzyć bez żadnej miarki. Przykładając stopę, to jest odległość 1,5 stopy między dziurą jedną a drugą, to jest około 50 cm. Także nie trzeba zbytniego skomplikowania, zbytnie skomplikowanych metod, miarek. Można sobie szybko dokładnie wymierzyć, jaka ma być zachowana odległość między poszczególnymi roślinami. Jak zauważyliście, folia jest przysypana ziemią. Jest to podyktowane tym, że wiatr przy nawet drobnych powiewach mocno by ją podwiewał. Te dziurki względem nasion przesuwają się i powoduje to później takie przypadłości, że ta roślina nie może wyjść, ponieważ nie trafi w tą docelowy otwór, który ma jej umożliwić dalszy wzrost. Także trzeba przysypać ziemią taką folię. Można też narzucić kamienie, jak widzicie, takich otoczaków sporo narzuciłem i dalej będę jeszcze je narzucał, żeby tej folii po prostu nie podwiewało.